tygodniu pogoda będzie typowa dla kwietnia, zmienna i dynamiczna. Nie zabraknie zimowych akcentów. Magda Mering, witam i zapraszam na szczegóły prognozy. W ciągu kolejnej doby nastąpi niewielka przebudowa pola barycznego, która wpłynie na pogodę w naszym regionie w kolejnych dniach. Wyższy znad Skandynawii będzie wolno słabnąć i przemieści swoje centrum w rejon Jutlandii. Niższy znad Sycylii przesunie się nad Bałkany, a niższy znad Ukrainy najpierw nad pogranicze białorusko-rosyjskie, a następnie dotrze nad Bałtyk, gdzie zaniknie. Ale w nocy z wtorku na środę przeniesie nam jeszcze opady mokrego śniegu, które chwilami mogą być intensywne. Ta noc upłynie przy umiarkowanym zachmurzeniu, okresowo wzrastającym do dużego. Lokalnie przelotnie popruszy śnieg, głównie na północy i wschodzie regionu oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej. Temperatura minimalna od minus 3 do 1 stopnia powyżej zera. Podmuchy wiatru będą słabe lub umiarkowane. Ciśnienie wysokie, 1030 hektopaskali, ale nieco spadnie. W ciągu dnia zachmurzenie duże do umiarkowanego, miejscami z przelotnym opadem śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 2 do maksymalnie 4 stopni. Powieje słabo lub umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 1024 hektopaskale i będzie się wahać. Na Bałtyku północny wiatr. Nocą wiać będzie z siłą do 6 stopni w skali Beauforta. Jutro nie przekroczy 5 stopni w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3. Dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia.